Czas tutaj powybierać jakieś gumki. Oczywiście Shadteeza zostawiam, nie rezygnuję z tej gumy. O, właśnie Berkley. Na niego były brania. To sobie przygotuję. Co tutaj jeszcze można? Tego z brokacikiem damy. Herring Shad, na niego też były brania. Dobra, i tutaj takie mamy małe gumki. Na razie zostawimy. Ta poteczka białutka, zaraz założymy. Jaskrawych kolorów nie zakładamy. Wyciągniemy sobie tutaj kilka gumek do zbrojeczki, bo są bardzo delikatne brania. No i dobra. Założymy sobie Berkleya, biały kolor się sprawdza, no to kurczę, tylko mam jednego. To mnie boli. Napiję się kawy z wrażenia. Słuchajcie, jaka sytuacja. Rzucam tutaj Shadteeza 12 cm. Widzę, że rybka chodzi. Na osądzie też mi pokazało rybki. Nie zmieniałem gumy, cały czas 12 cm Shadteeza, rzucam, nic. Wyciągam mikroflexa od 2 do 10 gram. Pierwszy rzut, pszczał siedzi. To jest 80 na pewno. Tyki przyciągę szczupaki. Jest. Wow. Piękny jesteś. 78 cm, ale mamuśka opasiona. Piękna, dobra. Albo coś przehaczyłem, albo było branie. Aż bąble tutaj idą. Ale wydaje mi się, że przechaczyłem jakiegoś karpia. Albo amura, co tu stał. Thank you.
I kolejny szczupal. Trafiony. Dobra. O, fajne. Patrzcie, jaki garbus piękny. Ładnie zapięty. Na kanibala. Ale go wciągnął, zobaczcie, calutki. I to jest ten 7 cm. Co jak co, ale tutaj kanibale się sprawdzają naprawdę na tym jeziorze. Zobaczcie, co tutaj się dzieje. O, założyłbym tego kanibala. Tylko muszę znaleźć główkę jigową do niego. Chyba od 4 godzin nic się nie dzieje. Nie zaliczyłem żadnego prania, nawet okonka nie złowiłem. Po prostu tak ryba siadła. Jest 15:30. Spędziłem chyba z dobre 2 godziny miejscu tam, gdzie miałem te 2 szczupaki. Obrzucałem i za szczupakiem, i za okoniem. Nic, kompletnie inne łodzie pływają, nic nie łowią. Płynę do brzegu, zwijam się i czas do domu.